Budzilla dzisiaj z nami, Bonisia. Kogo budzimy, powiedz nam teraz? Mojego męża Marcina. Najlepiej. Gdzie jest Marcin? Gdzie jest Marcin? Gdzie go znajdziemy? Marcin jest w tej chwili w pracy, jeździ, ale prowadzi własną działalność, firmę budowlaną i ma bardzo dużo na głowie. Robi remont, właśnie taki duży remont w Sandomierzu na Starym Mieście. No i może tam... Sandomierzu? Remontuje sandomierską starówkę, tą, którą widać w Ojcu Mateuszu w serialu? Tak, właśnie. A co, zmieniają na wierzchnię? Nie, robi remont z budynku jednego. Halo, dzień dobry, panie Marcinie, witam serdecznie. Piotr Szam, firma filmowa Szam Production. To pan jest tym barbarzyńcą, co mi zdemolował całą scenografię? Przepraszam jeszcze raz, co zdemolowałem? Scenografię na rynku w Sandomierzu. To pan robi ten remont, to pana firma. Ta kamienica na starówce. No właśnie. Wie pan, proszę pana, co się teraz stało? My mamy w połowie serialu zdjęcia starą wersją kamienicy, a teraz nie wiem, jak to dalej będzie. Kiedy pan to skończysz? Kiedy ja skończę? No, kiedy pan skończy? Całkowity remont? No, bo wie pan, to powiem panu tak, to jest ta kamienica, o którą rower opierał ojciec Mateusz. Jak pan ma tam wygrodzony teraz teren, jak tam maszyny, ludzie chodzą, no to przecież nie ma możliwości kręcenia filmu, no. Ja nie wiem, no ja po prostu wszedłem na robotę i robię, to jest kwestia ustalenia, ja mogę przerwać robotę, jak się pan dogada z inwestorem. Wie pan, czego mi najbardziej szkoda? Ojciec Mateusz nie ma nóżki w tym rowerze. On nie ma gdzie tego roweru postawić. To jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że ja tam miałem, wie pan, miałem listę budowlańców, którzy mieli to zagrać. Nastrój jest, proszę pana, taki teraz w firmie u mnie, że nikt nie chce zagrać budowlańca. Wie pan, a dlaczego nie chce zagrać budowlańca? Wie pan, jaka jest napięta atmosfera? Słowo budowlanie spowoduje u niektórych wysypkę. Wie pan, bicie serca, palpitacje. Proszę pana, pan grał kiedyś w filmie? Nie miałem takiej potrzeby. To niech pan zagra, ja pana zapraszam. Niech pan przyjedzie do nas. Jak pan wygląda od tyłu, jak się pan nachyli? Jak fachowiec? Pokazuje się panu, że tak powiem, to wie pan, ten fachowiec od tyłu. Taki... Ale nie wszyscy tak wyglądają. Niech pan też nie bierze wszystkich pod jedną wersję, że tak powiem. Oczywiście. Nie mam wątpliwości. Chyba z olbrzymia za bardzo. Nie, no wie pan, tylko wróćmy do pytania, wie pan, bo to jest element scenariusza. Tam wie pan, bo to chodzi o to, że w pewnym momencie w tym miejscu siada mucha, jest zbliżenie, operator. To jest laureat Oscara, wie pan. On dzięki temu żyje, wie pan. To jest jego świat, to jest jego film. On robi to zbliżenie, wie pan, na tego fachowca od tyłu i ta mucha, i okazuje się, że ona, ta mucha, jest wyjaśnieniem całej zagadki morderstwa, którą właśnie narysowaliśmy w tym odcinku ojca Mateusza. No dobrze, no ale to my w tej chwili mamy zrobić? Przerwać po prostu tą pracę? Kiedy wy będziecie kręcić ten film? Nie, proszę pana, zróbmy tak. Pan zagra w tym filmie tego fachowca. Może być? Nie, ja się nie łapię. No. Proszę pana, pan się nie łapie, ale żona bardzo by chciała zobaczyć pana w serialu. No, no być może. No, Monisia, no nie jest tak, no powiedz, no. Słuchacze radia RMF Max też myślą sobie, no przecież by się nadawał, no. No zagraj, mówią słuchacze RMF Max. Marcin, no zagraj, Monika też tak. Monika, powiedz teraz temu Marcinu, no. Tak, bardzo bym go chciała zobaczyć. No hej, no. Moja by chciała teraz Samantha z kina, proszę ciebie, Marcin. No to mógłbyś chyba coś z tym zrobić, czy nie? Pozdrawiam cię, kochany Majdzie. O, ty pieronik. Tak właśnie działa Budzilla. Piękny panie, raz zobacz. W technikolorze. Czy jest szansa, że ojciec Mateusz będzie miał o co oprzeć rower? Hity na maksa.